Cześć, dzięki. Spróbuję się zaraz tutaj dla was wpiąć. Mam 2 minuty gościnnego wideo, gdzie będzie mówił ktoś inny, a potem pokażę wam sympatyczną prezentację, którą przygotowali moi hiszpańscy współpracownicy. Zrobimy tu full screena. Dobra. Pełen ekran. Pewnie to. Ten facet, który tu się pojawi, to jest Saniu, założyciel Funding Boxa, prosto z Danii. Okej, to był Saniu. Jak łatwo dostrzec, Saniu jest duńskim przedsiębiorcą, który założył Funding Box. Zaraz zamkniemy tutaj. A ja pracuję w jego polskiej wypustce tej wspaniałej organizacji i postaram się przybliżyć wam program. Program nazywa się Impact Growth. Opowiem trochę o Impact Growth i opowiem chwilę o historii w wcześniejszych programach realizowanych przez Funding Box, poprzednich Impactach i Impakcie, który też mamy w Polsce równolegle. Mam nadzieję, że nie zanudzę was i chciałbym możliwie szybko przelecę przez te moje slajdy. Mam nadzieję, że będziecie mieli jakieś fajne pytania, które będę w stanie odpowiedzieć. Jeśli z jakiegoś powodu za chwilę mielibyście stracić przytomność, to jest jedna ważna informacja, że jest strona Funding, jest strona impact/kreskaaccelerator.com i można tam jeszcze przez trochę ponad, mniej więcej 1,5 tygodnia aplikować do programu, w którym jest do wyjęcia ćwierć miliona euro, tak? Equity free. To jest najważniejszy komunikat, z którym do was przyszedłem. Natomiast spróbuję trochę wam to rozszerzyć. No dobra, więc czym jest Impact Growth? To jest akcelerator przygotowany przez najlepsze akceleratory, globalne marki i venture kapitalistów europejskich. O tym trochę więcej dalej. Mamy w tej edycji, ja będę tak cały czas zerkał na tą prezentację, ponieważ przyznam się, że nie jestem jej autorem. Zbudował ją nieoceniony Roy Rodriguez, czyli mój kolega z Hiszpanii, który jest menadżerem programu. Niestety Roy nie mógł do nas przylecieć i opowiadać o programie tutaj osobiście, ale postaram się go tutaj jak najlepiej zastąpić. Więc tak jak tutaj Roy wrzucił mi na slajd, mamy prawie 4 miliony euro do rozprzestrzenienia wśród europejskich startupów w ciągu najbliższych 2 lat. To są jakieś tam informacje nieważne. Dobra, to co jest ważne. To nie jest tak, że ten program powstał w jakiejś zupełnej próżni. Mieliśmy już jeden bardzo udany program prowadzony w Europie, nazywał się po prostu Impact. Tam mieliśmy do rozdystrybuowania ponad 6 milionów euro, po 100 tysięcy euro dla jednego startupu. Było tych startupów 63, jeśli dobrze pamiętam. I to było również wsparcie na zasadzie equity free, dofinansowania nieudziałowego. Okay, mieliśmy tam fajne sesje treningowe, mieliśmy mentorów. Tu jedna z tych twarzy może być dla was znajoma, bo to jest człowiek z Polski, czyli Adam, znany z Kekemeke. Tak jak mówiłem, portfolio startupów wspartych w czasie tej poprzedniej edycji w Impakcie to było 63 różne zespoły z całej Europy. Większość była z Europy Południowej, czyli jak widzicie Hiszpania, Włochy. Mieliśmy 2 zespoły z Polski, z tego jeden dotrwał do końca programu. Większość z nich, znaczy w różnych kategoriach, głównie komunikacja, rozrywka, content, edukacja i różne inne specjalizacje również. W większości były to startupy na wczesnym etapie rozwoju z niewielkim finansowaniem, które to udało nam się przez Impacta udało nam się zapaść do grona 20 najlepszych, największych europejskich akceleratorów ze względu na liczbę zespołów, które przeszły przez program. To są jakieś pozytywne informacje, dosyć świeże
co się stało ze startupami po naszym pierwszym programie. Dostały, jak widzicie, tu jest lista ostatnich przejęć ich dotyczących oraz inwestycji kolejnych rund. Udało im się, program bardzo ich wsparł, jeśli chodzi o pozyskiwanie finansowania. Znaczy, możemy przyjąć, że miało to coś wspólnego, ponieważ po każdej rundzie programu, tu są trzy rundy i dogrywka, zespoły uczestniczące w programie zebrały dodatkowe finansowanie zewnętrzne, w sumie ponad 12 milionów euro prywatnego finansowania i powiększyły zatrudnienie o 170 miejsc pracy w trakcie, tuż po programie i około, widzimy, że kolejne ponad 50 się za chwilę też tam otworzy. Zbudowaliśmy potężne community startupowe obejmujące uczestników programu. Uczestnicy byli mega zadowoleni z tego, co robiliśmy. Tu są niektóre opinie. Każdy z tych elementów, który mieliśmy, był naprawdę wysoko oceniony. W sumie to jest Net Promoter Score, który wyszedł nam bardzo wysoko. Większość uczestników zdecydowanie polecało udział w impakcie kolejnym swoim znajomym. To było w 2014-2016, a teraz ruszamy z kolejnym programem, który już nazywa się Impact Growth. Jest znacznie większy, bo ściągnęliśmy dodatkowe wsparcie. Znaczy nie tych superbohaterów, nie mamy chyba praw do użycia nawet tych osób, natomiast tu jest cała lista logosów, o których za chwilę trochę więcej powiem, które wspierają nas w realizacji tego programu. Impact Growth. To już było, tak. I szukamy w trakcie programu przynajmniej czterech prawdziwych europejskich gwiazd, może nie unicornów, ale super gwiazd, które będą dalej rosły i sławiły nasz kontynent na świecie. Tak jak już słyszeliście, jest ponad 3 miliony euro, które zostaną rozdysponowane wśród tych startupów. Mamy cztery, nazwamy to wertykalami, cztery specjalizacje, spośród których szukamy firm, startupów do udziału w programie. Te wertykale to są kolejno Smart Cities, Smart Content, Smart Agri-Food i Smart Factories. Tam widzicie pod nazwami tych wertykali są takie loga firm, które są partnerami merytorycznymi poszczególnych ścieżek. To jest Ferrovia, jeśli chodzi o Smart Cities, Docomo Digital w ścieżce Smart Contentowej, Danone w Agri-Foodzie i Made, jeśli chodzi o Smart Factories. Oprócz tego mamy dwóch partnerów, powiedziałem, o charakterze finansowym. Jeden to jest fundusz inwestycyjny Kibo Ventures, a drugie to jest platforma crowdfundingowa Investor, która też one obie wchodzą jako partnerzy tego programu i za chwilę zobaczycie, co tam dokładnie robią. Tu jest taki fantastyczny wykres, który pokazuje, o czym wam opowiem za chwilę. To jest lista działań, które powodują, że startupy uczestniczące w programie zostaną wykopyrtnięte do wspaniałego eksponencjalnego growthu. Okay. Planujemy przyjąć 28 startupów do programu. Każdy z nich otrzyma 100 tysięcy euro wsparcia finansowego bezpośrednio, to jest kasa na konto, to nie są jakieś tam, nie wiem, skomplikowane struktury, pożyczki czy jakieś inne historie, to są po prostu pieniądze do wykorzystania. Cztery z nich, te, które w trakcie programu okażą się, że mają największy potencjał rozwojowy, wzrostowy, dostaną dodatkowe 150 tysięcy euro na tych samych zasadach, czyli bez no strings attached, no equity, po prostu kasa dla firmy, equity free. I najlepsze z tych, znowu to mogą być cztery, to może być pięć, to może być dwa, trafią do w rączki konsorcjum. Konsorcjum inwestorów prowadzone przez Kibo ma naszykowane przynajmniej 1,75 miliona euro na dalsze follow-upy, inwestycje w zespoły, które przejdą przez program. To już będzie finansowanie udziałowe, takie tradycyjne, z którym się mogliście spotkać na rynku inwestycyjnym po prostu. Tu jest taki przegląd, jak wygląda program po kolei, co się dzieje. W największym skrócie, przez pierwsze 3 miesiące startupy dostają 100 tysięcy podzielone na dwie branże, pracują z partnerami, mają sesje treningowe, online'owe i odbywa się bootcamp, który jest wyjazdowy. Kolejne miesiące, kolejne cztery, to jest przygotowanie się takie przedinwestycyjne, już we współpracy z inwestorem i z Kibo.
I teraz cztery najbardziej wyjątkowe zespoły, te najlepsze, przechodzą do tego etapu ostatniego na wiosnę 2018, gdzie już jest to ścisła praca nad przygotowaniem tych follow-upowych inwestycji, o których mówiłem. Program zaczyna się we wrześniu, wtedy jest start. Tu jest to odpowiedź na twoje pytanie, kogo szukamy tak naprawdę. Szukamy zespołów, które już są na rynku, w sensie nie są to pomysły, tylko to są firmy, które istnieją. Tu jest taki wymóg, ten w punkcie drugim, initial investment, to znaczy, że jakaś kasa musi się w tej spółce już znajdować. To nie musi być inwestycja, nie ma tutaj jakiegoś progu, nie wiem, co najmniej milion złotych czy coś w tym stylu. Po prostu chodzi o to, żeby w spółce były jakieś realne pieniądze włożone choćby przez jej founderów. Chodzi o uwiarygodnienie programu, projektu, nie o jakieś tam wymogi ścisłe. Chodzi o to, żeby po prostu wyeliminować ludzi, którzy mają świetny pomysł i chcieliby za te 100 tysięcy zacząć. Szukamy takich, którzy już zaczęli, mają pierwszych partnerów i szukają możliwości rozwoju, wzrostu, wyjścia na nowe rynki. To są nasze wymarzone startupy. I ostatni punkt, są gotowi, żeby już używają albo są gotowi do zaimplementowania Fewer. Fewer, o którym za chwilę powiem trochę więcej, to jest taka europejska platforma open source'owa, generalnie zbiór bibliotek middleware'u, który pozwala sprawnie, nie wiem, rozmawiać z urządzeniami Internet of Things i robić różne rzeczy pod maską technologiczne, tak jak mówiłem, darmowe i open source'owe. Unia Europejska bardzo chce, żeby Fewer się rozwijało i my im w tym trochę pomagamy. O właśnie, to jest ten cały Fewer, co to jest. Ważna jakaś taka informacja o Fewer, dlaczego to jest coś, co może mieć sens i rzeczywiście zaczyna mieć sens. Zaczęły tego używać duże firmy. W ostatnich miesiącach między innymi Atos, Telefonica, Orange ogłosiło, że zaczęli wspierać w swoich produktach tą platformę Fewerową, więc mamy nadzieję, że to się dalej rozpowszechni i będzie służyło temu, żeby różne urządzenia i oprogramowanie ze sobą bezproblemowo gadało, nie było takiej sytuacji, że wasza żarówka smart wymaga jakiegoś dedykowanego urządzenia, żeby nią sterować, wszystko będzie ze sobą połączone. Tu jest, jak wygląda rekrutacja, to jest dosyć nudne, chodzi o to, że mamy 4-5 etapów tak naprawdę, żeby sprawdzić, czy jesteście tymi jednymi z 28 najlepszych. Rekrutacja kończy się po mniej więcej miesiącu i już w wakacje będziecie wiedzieli, kto się dostał do programu. Natomiast ten startowy bootcamp, o którym mówiłem, tydzień początku programu, zaczyna się we wrześniu, on będzie albo w Hiszpanii, albo w Danii, jeszcze tego na dzisiaj nie wiemy. Więc potrwa tydzień, będzie to intensywny trening, szkolenia i możliwość głębokiego networkingu i bliskiego. Natomiast potem cały program jest takie ładne słowo, zdelokalizowany. To znaczy, że żeby uczestniczyć w nim, nie musicie nigdzie podróżować, możecie go realizować z biura, z kanapy, z domu. Jest on przygotowany, merytoryczny program jest przygotowany przez organizację ISDI. Tam jest mniej więcej 20 kursów na różne tematy, których częściową listę widzicie tu z boku. Przynajmniej dwa z nich trzeba przejść, żeby mieć odfajkowany udział w tym programie, żeby móc się na koniec pochwalić, że go ukończyliście, żeby dostać ostatnią transzę finansowania. Oprócz tego mamy pakiet takich tradycyjnych, akceleratorowych goodiesów dla uczestników programu. To jest lista firm, które nas wspierają, których produkty można dostać w przecenionych cenach. Co jest ważne, to są mentorzy, których mamy dwa rodzaje. Tutaj niżej tu są follow-up mentors. Każdy zespół będzie miał takiego mentora, który pracuje z zespołem na co dzień, będzie przydzielony do niego na stałe i wspierał go w codziennej pracy, rozwoju i w tym, żeby jak najwięcej wycisnąć z programu. Oprócz tego mamy grono mentorów, około 60, jeśli dobrze pamiętam, którzy są specjalistami w różnych dziedzinach i będą dostępni dla startupów, powiedzmy na życzenie, będzie można skorzystać z ich doświadczenia poprzez program. No i mamy też tych partnerów merytorycznych, razem z którymi będzie można robić na przykład testowe wdrożenia swoich produktów właśnie w tych dużych firmach. To jest lista częściowa naszych najbardziej znanych mentorów. Przyznam się, że wszystkich nazwisk wam nie jestem w stanie zapamiętać, natomiast są to menadżerowie C-levelowi z Google'a, Airbnb. Mamy byłego wiceprezesa, vice president LinkedIna, mamy czeka z Booking, tak ogólnie lista jest długa, jest na naszej stronie i ciągle rośnie.
Więc mamy naprawdę fantastycznych mentorów, którzy zadeklarowali swoją. O, to jest ten człowiek z LinkedIna, wiceprezes, o których, którzy będą nas wspierać w czasie programu. Mamy też Digital Missions, czyli projekt współpracy, wysyłania tych startupów, które uczestniczą w programie, w inne miejsca na świecie, z którymi współpracujemy. To jest jakaś częściowa mapka konsorcjum, które z nami współpracuje. Tu jest terminarz, który nie jest specjalnie interesujący. Cztery te najlepsze startupy, prawdopodobnie cztery, będą miały otwarty dostęp do konsorcjum inwestorów prywatnych prowadzonego przez Kibo Ventures. Tu jest jeszcze logo Accelerace'a, czyli duńskiego akceleratora, z którego też doświadczenia i networku będziemy intensywnie korzystać. To jest przypomnienie slajdu, który już widzieliście, który podsumowuje możliwości finansowe. Do 9 maja można aplikować. Czasu jest już niewiele. Sam formularz jest dosyć prosty, nie powinien wam zająć więcej niż, nie wiem, 2 godziny, może półtorej. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to tu za chwilę jest slajd z kontaktowymi. Tak, jest adres info Impact Accelerator, gdzie siedzi Roy po drugiej stronie i odpisuje na wszystkie wasze pytania. Natomiast jeśli macie jakiekolwiek pytania teraz tutaj, mamy jeszcze czas? Doskonale. Więc jeśli macie jakieś pytania, na które mogę spróbować odpowiedzieć teraz, to spróbuję na nie odpowiedzieć i bardzo proszę, żebyście je zadali. Dziękuję. Michał Olszewski, dziękujemy.